Dzień dobry. W tej części przedstawię Wam, w jaki sposób możemy trójwymiarową przestrzeń pola magnetycznego przedstawić na dwuwymiarowej płaszczyźnie kartki. Żeby nam się to udało, musimy przyjąć kolejną umowę. Spójrzcie na tę ilustrację. Po lewej stronie mamy znany nam już rysunek, gdzie jest przewodnik, to ta pionowa czarna linia i pole magnetyczne, dokładnie linie sił pola magnetycznego, które zataczają okręgi dookoła tego przewodnika. Na tym rysunku, dzięki temu, że zielone linie są przerywane, to mamy wrażenie, mamy poczucie, że wiemy, które linie są z przodu, a które linie są z tyłu. Ale pewno moglibyśmy się też na ten temat trochę pospierać. Ten rysunek, ciągle mówię o tym po lewej stronie, ten rysunek udaje przestrzeń trójwymiarową na płaszczyźnie. I jak widzicie, nie jest on zbyt czytelny. Dlatego będziemy musieli zastosować pewną technikę, pewną sztuczkę, pewien sposób na to, żeby dokładniej i lepiej rysować, w którą stronę zwrócone są linie sił pola, albo w którą stronę płynie prąd. Spójrzcie teraz na rysunek po prawej stronie. Te trzy okręgi z kółkiem, z krzyżykiem w środku. To jest obraz, jaki zobaczyłby obserwator patrzący na pierwszy rysunek z góry. Gdyby patrzeć od strony przewodnika, czyli gdyby nam się udało spojrzeć z góry na ten rysunek, to w środku zobaczylibyśmy przewodnik, który byłby z naszego punktu widzenia punktem, no bo jak patrzymy na ten przewodnik od góry, to byśmy zobaczyli tylko go w formie takiej kropki. I to jest symbolicznie właśnie oznaczone to miejsce z kółkiem, z krzyżykiem. A dookoła byłyby te zielone linie sił pola magnetycznego. Jak widzicie, na tym rysunku dokładnie widać, w którą stronę kręcą się linie sił pola magnetycznego. Jakbyśmy teraz chcieli przyłożyć tutaj regułę prawej ręki, to byśmy wszystko bardzo dokładnie zobaczyli z jednym umownym wyjątkiem. To znaczy musimy się umówić, co oznacza kółko z krzyżykiem. Jeżeli przyjmiemy, że kółko z krzyżykiem oznacza, że my patrzymy od góry i w związku z tym prąd płynie od nas, płynie w dół, płynie za kartkę, za ekran, to wtedy reguła prawej ręki będzie wyglądać tak, że ja przyłożę ten kciuk do naszego przewodnika i on będzie płynął w stronę kartki, za ekran jak gdyby. A wtedy palce pokazują nam, w którą stronę kręci się pole. A co by było, gdybyśmy popatrzeli od dołu, albo gdyby prąd płynął w drugą stronę? Wtedy musimy rękę odwrócić. Kciuk pokazuje teraz w drugą stronę. I taką sytuację musielibyśmy jakimś innym sposobem narysować, już nie kółkiem z krzyżykiem, ale innym sposobem. Tym innym sposobem jest kółko z kropką. Te dwa oznaczenia, kółko z krzyżykiem i kółko z kropką, będą oznaczać wektory, które wchodzą albo wychodzą z płaszczyzny rysunku. Teraz wróćmy do rysunku środkowego. Na rysunku środkowym mamy znowu powtórzenie tego pseudo-trójwymiarowego rysunku z lewej strony, w którym przewodnik dalej jest przewodnikiem w formie linii prostej. Natomiast tym razem zamiast zielonych okręgów mamy tylko te dwa znaczki, które przed chwilą poznaliśmy. Kółko z krzyżykiem i kółko z kropką. Po lewej stronie jest kółko z krzyżykiem, bo tam zgodnie z regułą palce wchodzą. Te zielone okręgi, zobaczcie, po tej stronie, po lewej stronie rysunku, one wchodzą w ekran. Natomiast po prawej stronie rysunku one wychodzą z ekranu. I dlatego z jednej strony mamy linię wchodzącą, kółko z krzyżykiem, z drugiej strony mamy linię wychodzącą, czyli kółko z kropką. Ten sposób oznaczania
będzie dla nas dość przydatny, ponieważ my często będziemy używać takich sytuacji, że są wektory, z których jeden jest w taki sposób umiejscowiony, że się go nie da narysować. Tutaj zobaczcie, wyświetliłem taką sytuację, w której mamy trzy wektory. Jest natężenie prądu i to jest ta czerwona linia. Jest siła jakaś, która jest pod kątem prostym. I jest pole magnetyczne, tutaj na zielono oznaczone literką B, które kółko z krzyżykiem, które wchodzi w płaszczyznę tej kartki. Na tym rysunku, zobaczcie, z kolei mam znowu regułę prawej ręki. Tą rysunek już znacie. Natomiast zobaczcie, że tu jest jeszcze dodatkowo dorysowane kółko z kropką i kółko z krzyżykiem, które pokazują, że w jednym miejscu pole wychodzi, a w drugim miejscu wchodzi. Na tym rysunku mamy trochę odwróconą sytuację, taką sytuację, w której tym razem drut, przewodnik jest wygięty w koło, tworzy nam okrąg i wtedy pole magnetyczne w środku, zobaczcie, ja próbuję tę czerwoną linię chwycić moją ręką zgodnie z kciukiem, czyli kciuk mamy w tę stronę, to się nam kręci, a palce, zobaczcie, zawsze chwytają ten przewodnik w taki sposób, że wchodzą do środka. Nie? Czy ja go chwycę tak, czy ja go chwycę tak, to zawsze palce zaginają się, wchodząc do środka. Nie na zewnątrz, tylko wchodząc do środka. Dlatego kółko z krzyżykiem tutaj pokazuje, jak pole magnetyczne wygląda w tej sytuacji. Te dwa oznaczenia, kółko z krzyżykiem i kółko z kropką, są naszą umową, co do której zawieramy ją w tej chwili i od dzisiaj kółko z krzyżykiem oznacza wektor, który wchodzi w kartkę, a kółko z kropką oznacza wektor, który wychodzi z kartki w naszą stronę. To jest nowe oznaczenie, które będzie nam pomagało wyjaśnić pewne sytuacje. To znaczy, że teraz już nie będziemy rysować takiego czegoś, jak tutaj próbowałem po lewej stronie narysować, czyli tych pseudo-trójwymiarowych rysunków, tylko będziemy rysować dwuwymiarowe rysunki, w których kółko z kropką i kółko z krzyżykiem pokazują tę rzecz, która jest prostopadła do płaszczyzny kartki. Zwróćcie uwagę, że po lewej stronie mamy rysunki, które są absolutnie niejasne, zwłaszcza w tej zwojnicy, zobaczcie, nie wiadomo, w którą stronę ona się nawija. Po prawej stronie, jeżeli tylko będziemy pamiętać, co oznacza kółko z kropką, co oznacza kółko z krzyżykiem, to będziemy doskonale wiedzieli, w którą stronę zwrócone są odpowiednie wektory. Zwróćmy jeszcze uwagę na ten przewodnik kołowy. To jest dość specyficzny rodzaj przewodnika. Dotychczas trochę mówiliśmy o przewodniku liniowym. Nie? A teraz przyjrzyjmy się, co się dzieje, kiedy drut zostanie zwinięty w kółko. Nie? Jeżeli prąd płynąłby po takim torze kołowym. Znowu, jak tą regułę prawej ręki zastosuję, to zawsze dostanę, chwytając ten przewodnik, akurat przy takim kierunku płynięcia prądu, że palce będą wchodzić. Gdybyśmy odwrócili kierunek prądu, czyli gdyby prąd płynął tutaj odwrotnie do kierunku ruchu zegara, to musielibyśmy go tak chwycić. I wtedy palce by wychodziły ze środka, wychodziłyby. No dobrze, ale patrzmy na tutaj. Tutaj mamy prąd płynący zgodnie z kierunkiem ruchu zegara. A skoro płynie zgodnie z kierunkiem ruchu zegara, to znaczy, że palce musimy wbijać w środek tego kółka. Czyli linie sił tutaj wchodzą w rysunek. Stąd kółko z krzyżykiem w środku. Przypomnę, wektor B, czyli wektor indukcji magnetycznej, mówi nam o polu magnetycznym. A więc pole magnetyczne wchodzi. A jak się nazywa miejsce, do którego wchodzą linie sił pola magnetycznego? No jest to biegun południowy. Czyli ten przewodnik kołowy zachowuje się tak, jakby był biegunem południowym. Dla przypomnienia, biegun południowy to jest miejsce, do którego wchodzą linie sił pola magnetycznego. A więc jeżeli linie wchodzą w jakieś miejsce, to znaczy, że to miejsce pełni rolę bieguna południowego. Zwróćcie uwagę, że gdybyśmy posadzili kogoś za ekranem, to u niego linie by wychodziły, czyli on by widział w tym miejscu biegun północny. Rozpoznawanie, jaki biegun jest po której stronie przewodnika kołowego,
jest niezwykle istotny, bo to nam mówi, jak się zachowa ten przewodnik w polu magnetycznym. Czy zostanie przyciągnięty, bo to są będą przeciwne bieguny, czy zostanie odepchnięty. A stąd już jesteśmy blisko do konstrukcji różnych urządzeń elektrycznych, na przykład silnika elektrycznego. Ten rysunek, który się przed chwilą pojawił, do którego spróbuję wrócić, tak, to jest inna forma reguły prawej dłoni, która jest do zastosowania w przewodniku kołowym. Zwróćcie uwagę, że tutaj te strzałeczki w środku przypominają literkę S i literkę M. Ja za chwilę o tym powiem więcej. Popatrzcie na ten przyrząd. To jest bardzo wiele przewodników kołowych, czyli wiele razy nawinięty przewodnik. Ten rodzaj przewodnika wielokrotnie nawiniętego nazywa się zwojnicą, albo cewką, albo solenoidą, ma kilka nazw. I to jest bardzo często spotykany w elektronice i w elektryczności element obwodów elektrycznych. Jak widzicie, tutaj na dole są pokazane takie solenoidy, które mają nie kilka zwojów, ale kilkadziesiąt, a nawet kilka tysięcy zwojów. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ten przewodnik nawiniemy wiele razy, a każda z tych pętli to jest ten przewodnik kołowy, który wytwarza pole magnetyczne po jednej stronie biegun północny, po drugiej stronie biegun południowy, to dzięki temu, że ten przewodnik jest wiele razy nawinięty, to my uzyskujemy o tyle razy większe pole, o tyle razy silniejsze pole magnetyczne. I to pole magnetyczne, zobaczcie, tutaj jest narysowane, ono przypomina w kształcie pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego. Jeżeli się przyjrzymy temu przewodnikowi, to żeby określić, po której stronie jest N, a po której stronie jest S, czyli gdzie linie wchodzą, a gdzie linie wychodzą, dobrze jest optycznie, w wyobraźni, odwrócić tą zwojnicę, żeby na nią spojrzeć z przodu. Te kółeczko, które widzicie po lewej stronie, te dwa kółeczka, to jest jak gdyby spojrzenie na tą zwojnicę z jednej i z drugiej strony. Teraz, jeżeli prąd płynie tak, jak widzicie w tej chwili, czyli kręci nam się w tej chwili zgodnie z kierunkiem ruchu zegara, to ja muszę przyłożyć rękę, prawą rękę, w taki sposób chwycić tę obręcz, że palce, zobaczcie, w środku będą wychodzić. Będą wychodzić, w związku z powyższym ja tutaj widzę biegun południowy. Z kolei, jeżeli prąd będzie płynął w przeciwną stronę, to teraz ja muszę chwycić prawą ręką w drugą stronę. I teraz zobaczcie, że pojawi się biegun północny. Czyli w zależności od tego, w którą stronę płynie prąd, ja będę widział po danym miejscu zwojnicy albo biegun północny, albo biegun południowy. Jeżeli ja teraz użyję tej zasady, to ja mogę zamiast chwytania pomyśleć w ten sposób. Literka S, zobaczcie, układa się tak, że jak na końcu literki S damy strzałeczki, to ona się kręci w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu zegara. I to akurat dokładnie pasuje do tego, co się powinno wydarzyć. Czyli jeżeli przewodnik kołowy, prąd w nim płynie w kierunku zgodnym z kierunkiem zegara, to będziemy widzieć biegun południowy. To znaczy, że w literce N jest dokładnie odwrotnie. Ona się kręci w przeciwną stronę. Biegun N, biegun północny, więc będzie wtedy, kiedy prąd płynie w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu zegara. Tym zjawiskiem związane są niestety, ale bardzo różne zadania związane z tym, co się stanie, kiedy dwie zwojnice obok siebie zaczną działać. Tutaj macie takie przykładowe zadania. W takiej sytuacji trzeba przeanalizować, w którą stronę kręci się prąd, czyli gdzie będzie biegun północny, gdzie będzie biegun południowy i na tej podstawie określić, czy będą się te elektromagnesy przyciągać, czy też odpychać.
Nie udało mi się. Muszę to zrobić ręcznie. Czyli spróbuję teraz wyjść z tego i wejść w inne narzędzie. I spróbujmy, przepraszam za ten bardzo brzydki rysunek, ale dopiero się uczę używania tabletu graficznego, więc to jest tak. Mamy tutaj dwie zwojnice. One są nawinięte, zobaczcie, w tę samą stronę. Jedna i druga. Obie są nawinięte w tę samą stronę. I obie są podłączone do źródła napięcia, do jakiejś baterii albo do ogniwa. Przypomnę, długa kreska oznacza plus, krótka oznacza minus. Tu jest minus, a tu jest plus. Czyli w przeciwną stronę. No dobra, czyli tak, prąd płynie zgodnie z zasadą od plusa do minusa. Czyli płynie w tę stronę. To jest kierunek prądu. I skoro tak, to tutaj on się nam kręci w tę stronę. Zobaczcie, on się kręci w kierunku, jaka tu literka będzie pasować, S czy N? Pasuje S? Tak, pasuje S, czyli po tej stronie będzie biegun południowy, w takim razie tu na pewno będzie biegun północny. Ok, tę zwojnicę żeśmy już rozwiązali. Popatrzmy na tą. Tutaj prąd płynie w drugą stronę, czyli płynie sobie tutaj, od plusa do minusa, to jest nasz prąd, czyli w tym miejscu płynie w drugą stronę, tu jest prąd. W takim razie tutaj prąd płynie tak, czyli w tej pętli, ta pętla kręci nam się w przeciwną stronę niż wskazówki zegara, czyli wiemy, że S nie będzie pasować, tutaj będzie pasować N. Bo N się kręci nam w stronę przeciwną do kierunku zegara. A skoro tu jest N i tu też jest N, to wiadomo, że te dwie zwojnice będą się odpychać. Tak należy rozwiązywać zadania ze zwojnicami. A jak sobie poradzić z zadaniami, w których nie będą zwojnice, tylko przewodniki liniowe? Wyczyszczę to teraz. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy trzy wektory. Wszystkie trzy są pod kątem prostym. W tej pozornej trójwymiarowości narysowalibyśmy to w ten sposób. Tu jest jakaś oś X, tu jest jakaś oś Y, tu jest jakaś oś Z. I teraz chcę to narysować w przestrzeni dwuwymiarowej. Czyli zamiast Z będzie kółeczko, X będzie tak, jak jest, czyli do góry, to jest nasz X, a tutaj będzie Y też bez zmian. To jest nasz Y. To jest Z i Z wystaje z tablicy, idzie w moją stronę, czyli ja tutaj stawiam kropeczkę. Ten rysunek i ten rysunek są tym samym rysunkiem. Ja teraz mogę ten rysunek obracać w przestrzeni. Mogę przecież na przykład obrócić ten rysunek o 90 stopni względem Z. To by wyglądało tak. Zostaje Z w tym samym miejscu, ale X przewracam o 90 stopni, czyli tutaj będzie teraz X. W takim razie Y też jest przewrócone o 90 stopni, czyli jest teraz w tej położeniu. Te trzy rysunki pokazują tę samą sytuację. To jest ten sam układ tych trzech wektorów. One wszystkie rysują to samo. Mógłbym jeszcze narysować czwarty, piąty i szósty. Natomiast zwróćcie uwagę, że gdybym tutaj zamiast kropki dał X, to tego rysunku nie da się już przetransponować na te dwa, bo to jest inny rysunek. To jest rysunek taki. To jest X, to jest Y, a to jest Z. To jest zupełnie inny układ w stosunku do tego. I teraz to są dwa różne rysunki. Te dwa i te dwa są parami dla siebie, natomiast to nie są te same układy współrzędne.
To wszystko na ten temat. Dziękuję Wam bardzo.